jakimś tam killerem, bramkostrzelnym piłkarzem, który w każdym meczu gwarantuje nam dwie bramki. Natomiast jeżeli będzie wykorzystywał swoje atuty w postaci szybkości, tego, że potrafi się urwać i dochodzi do tych sytuacji i będzie miał trochę zimnej krwi, to tych bramek strzeli. Myślę, że jak na pomocnika, gdyby strzelił nam 10 bramek, to byłaby duża satysfakcja tego transferu, bo na razie jest. Natomiast ja powiedziałem mu wszędzie, że sam zawiesił sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Jeżeli będzie przychodził pod poprzeczką, to będzie miał ciężko. Na pewno wymagania w stosunku do niego są wysokie. Ja go znam trochę wcześniej, bo miałem przyjemność prowadzić go pracę w Szczecinie. Także na pewno on jeszcze nie pokazał tego, na co może grać. Myślę, że na tak dużym stadionie, jaki mamy, na takiej równej płycie, on pokaże tamę swojej umiejętności, a gra w lepszym zespole niż do tej pory gra. Także myślę, że z tego tytułu może szukać więcej bramek. I życzę sobie, jemu i na pewno panom, żebyście mogli tych bramek i wyglądać jak najwięcej, bo byłoby tyle miło dla nas wszystkich i na pewno byśmy się cieszyli. Natomiast no, nie chciałbym podchodzić do tego tak, że to był przypadek i wytryk natury, ile życzyli bramki w Częstochowie. Także no, do tego bym nie podchodzą. On grał oprócz tego, że życzyli bramki, grał dobrze. Pomimo bramki był wyróżniającym się piłkarzem w naszej drużynie i myślę, że jeden z najlepszych piłkarzy na boisku.